Show the Artist in You. Odkryj w sobie artystę. To projekt młodzieży ze szkół IES Benyahan w Hiszpanii, Bahasecir College z miejscowości Kocaeli w Turcji, Herzog Ernst Gymnasium z Welzen w Niemczech, rumuńska szkoła Spiru Haret oraz zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach. Podstawowym celem projektu był rozwój aktywności twórczych uczniów. Rozbudzenie wrażliwości na sztukę działa pobudzająco na aktywność poznawczą młodzieży i wpływa na formowanie ich osobowości. Każda ze szkół biorących udział w projekcie wybrała w swoim kraju od 1 do 2 wybitnych przedstawicieli sztuki działających w różnych formach aktywności artystycznej. I tak wybrano. Hiszpańskiego malarza Pedro Cano, polską malarkę Małgorzatę Dobrzyniecką-Koider, niemieckiego malarza Georga Lipińskiego oraz turecką malarkę Selme Taner. Wybrano również hiszpańskiego pisarza Jeronimo Tristante, polską poetkę Gitę Radlecz, rumuńskiego piosenkarza Leo Jorga oraz rumuńskiego rzeźbiarza Mircea Romano. W pierwszym roku projektu młodzież uczyła się o swoich własnych artystach, zaś w drugim roku młodzież poznawała artystów szkół partnerskich. Podczas 2-letniego projektu młodzież pracowała w szkołach nad różnymi zadaniami. Między innymi przygotowano filmy przedstawiające szkoły i miejsca zamieszkania. Wykorzystując narzędzia komputerowe oraz portale społecznościowe, młodzież wymieniała się doświadczeniami i wzajemnie się poznawała. Pomiędzy spotkaniami zorganizowano różne konkursy, podczas których starano się wykorzystać nowo poznane techniki artystyczne. Zorganizowano m.in. konkurs na logo projektu. Spośród najlepszych szkolnych projektów wyłoniono najlepszy projekt nadesłany przez młodzież turecką. W okresie świątecznym zorganizowano konkurs na kartki świąteczne i noworoczne. Zapoznano się ze zwyczajami świątecznymi oraz pracowano nad słownikiem terminów artystycznych. Młodzież hiszpańska brała udział w ciekawych warsztatach z pisarzem Jeronimo Tristante oraz w warsztatach malarskich w fundacji malarza Pedro Cano. Młodzież turecka zgłębiała tajniki metody malarskiej Ebru, czyli tworzenia wodnych obrazów metodą marmurkową. Rumuńska młodzież poznawała twórczość piosenkarza Leo Jorga. Brała również udział w warsztatach wielokulturowych z rzeźbiarzem Mircea Romano. Młodzież polska poznawała tajniki malarskie podczas pleneru plastycznego pod okiem profesor Małgorzaty Dobrzynieckiej-Koider oraz poznawała twórczość literacką Gity Radlecz. Niemiecka zaś młodzież pod okiem malarza Georga Lipińskiego tworzyła ciekawe kolaże malarskie. Wszystkie szkoły przygotowały również kącik Comeniusa, w którym na bieżąco zbierano relacje z kolejnych spotkań oraz informacje o artystach współpracujących z uczestniczącymi w projekcie szkołami. Inspirująca była również praca nad tak zwanymi tapetami biologicznymi. Młodzi artyści, zainspirowani warsztatami poznanych artystów, szukali artystycznego wyrazu w tworzonych formach plastycznych. Rumunia tworzyła drzewo origami, tak zwane drzewo życia. Polska zaś instalację bożonarodzeniową. Ciekawe były również instalacje w Hiszpanii, Niemczech i Turcji. Natura stała się narzędziem tworzenia sztuki, która interpretuje świat dookoła tak, jak widzą go młodzi ludzie uczestniczący w projekcie. Szczegółowy terminarz spotkań oraz działań wypracowano podczas spotkania koordynatorów projektu w Turcji.
Nauczyciele zapoznali się z tureckim systemem kształcenia oraz wzięli udział w warsztatach malarskich techniką marmurkową. Zaskoczeni byliśmy profesjonalnymi występami artystycznymi młodzieży tureckiej. Podziw wzbudziły występy wokalne młodzieży oraz mistrzowskie wykonanie tańców tureckich. Kultura turecka towarzyszyła nam również podczas zwiedzania Istambułu. Piękne, majestatyczne miasto, którego ogrom i różnorodność podziwialiśmy podczas rejsu cieśniną Bosfor. Z szacunkiem spoglądaliśmy na świątynię Hagia Sofia oraz błękitny meczet, pałac Topkapi oraz pałac Dolmabahçe. Z zadumą wsłuchiwaliśmy się w dobiegający z minaretów śpiew muzeinów. Podczas pierwszego spotkania młodzieży w ramach projektu rumuńska szkoła Spiru Haret zaprezentowała partnerom różne formy działań artystycznych. Tańce i śpiewy regionalne, tańce artystyczne oraz współczesną muzykę młodzieżową. Jak uniwersalnym językiem jest muzyka, przekonaliśmy się obserwując żywiołowe reakcje uczestników projektu. Reakcje na muzykę nie tylko młodzieżową, ale również regionalną. Młodzież integrowała się podczas międzykulturowych warsztatów artystycznych, poznając różne formy aktywności artystycznej. W międzyczasie pracowaliśmy nad słownikiem terminów artystycznych oraz wynikami ankiet ewaluacyjnych. W ramach poznawania kultury regionu odwiedziliśmy Muzeum Gheorghe Enescu, jak również centrum miasta z Pałacem Ludowym. W pamięci pozostanie wspaniała wycieczka do Transylwanii z zamkiem Peles Castle z Sinaia oraz zamkiem hrabiego Vlada Palownika, znanego bardziej jako Dracula, miejscowości Brany. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wzajemne relacje i kontakty są najlepszą formą na łamanie stereotypów o krajach i narodach. Drugie spotkanie młodzieży odbyło się w Hiszpanii, w pięknym i malowniczym regionie Murcia i artystycznej szkole Beniahan. Byliśmy pod wrażeniem efektów współpracy młodzieży hiszpańskiej z lokalnymi ośrodkami kultury, z Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Murcji oraz Fundacją Malarza Pedro Cano. Wspólnie z mieszkańcami miasta brawami nagrodziliśmy żywiołowy występ Odkryj w sobie artystę. Połączenie flamenco breeze z musicalem Tell Me Your Name, teatru i śpiewu. Młodzież brała również udział w spotkaniu z pisarzem Jeronimo Tristante oraz warsztatach plastycznych Fundacji Malarza Pedro Cano. Poznając kulturę regionu, podziwialiśmy zabytkową starówkę Murcji z Plaza Catedral oraz Katedrą de Santa Maria. Odbyliśmy podróż do historycznej Kartageny. Zwiedzaliśmy amfiteatr rzymski Augusteum, znajdujący się w centrum miasta. Z zainteresowaniem przeglądaliśmy zbiory Muzeum Archeologii Podwodnej. Podczas spotkania w Polsce młodzież pracowała w międzynarodowych grupach, poznając różnorodne techniki artystyczne. Od klasycznego kolażu malarskiego poprzez malowanie na płótnie oraz na porcelanie, bowiem chociaż suję właśnie z produkcji porcelany. Ciekawą formą integracji i zabawy okazały się warsztaty taneczne, podczas których młodzież prezentowała i uczyła swoich przyjaciół tradycyjnych tańców narodowych. W ramach promocji efektów projektu zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami Chodzieży. Wystawa malarska Cut Out the Time niemieckiego malarza Georga Lipińskiego, połączona z prezentacją twórczości młodzieży, była podróżą w czasie po historii świata
oraz przeglądem technik artystycznych najchętniej stosowanych przez młodzież. Na zakończenie spotkania w Polsce odbył się koncert Muzyczna Podróż po Europie. Zaprezentowano sztukę teatralną inspirowaną twórczością Jeronimo Tristante oraz wokalne i muzyczne uzdolnienia młodzieży. Poznając kulturę regionu, młodzież odwiedziła interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar. Młodzież zakończyła artystyczną przygodę spotkaniem w Niemczech w miejscowości Welzen. Podczas spotkania młodzież uczestniczyła w warsztatach plastycznych. Wspólnie przygotowano wystawę European Market, którą zwiedzali uczniowie, pracownicy szkoły oraz zaproszeni mieszkańcy Welzen. Ciekawym pomysłem było otwarcie instalacji plastycznej European Monument. Opadające z flagi Unii Europejskiej gwiazdy na grunt Europy tworzyły trwałe podstawy współpracy krajów uczestniczących w wymianie międzynarodowej. Piękna plastyczna alegoria nawiązująca do głównej idei projektu. Język sztuki staje się uniwersalnym językiem integrującym różnorodność europejską. Spotkanie w Welzen było też przykładem trosk władz samorządowych, krajowych i oświatowych w promowaniu współpracy międzynarodowej szkół. Uczestnicy projektu mieli również czas na poznanie słynnego dworca w Welzen, nawiązującego stylem do twórczości Gaudiego. Odbyliśmy również wycieczkę do urokliwego Lüneburga. Przekonaliśmy się, że artystycznym duchem przepojona jest nie tylko szkoła Herzog Gimnazjum, ale również cały region. Zaangażowani w projekt artyści prezentują różnorodność sztuce. Podobnie różnorodne jest nasze partnerstwo składające się z krajów wschodu, zachodu, południa i północy Europy. Uczestnicy projektu stali się świadomi europejskiej różnorodności kulturowej. Poza rozwojem kompetencji językowej poznali najtrudniejszy język komunikacji, język sztuki i kultury. Europejska podróż po artystycznych szkołach Europy stała się inspiracją dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciele wzbogacili swoje warsztaty pracy, a młodzież nabyła umiejętności uczącej pokory i szacunku dla europejskiej kultury. Odkrywając i rozwijając w sobie artystyczne uzdolnienia, młodzież rozbudziła w sobie motywację do rozwoju i samodoskonalenia. Zawarte przyjaźnie będą trwałe. A młodzi Europejczycy, uczestnicy projektu, z podniesioną głową i z artystyczną duszą korzystać będą z szans, jakie daje Zjednoczona Europa.